była cała grupa świetnych trójskoczków w Polsce należących do czołówki światowej. Ja wtedy napisałem dość taki złośliwy komentarz w przeglądzie sportowym, że mamy taką grupę utalentowanych trójskoczków z Michałem Jachimowskim na czele, że wszyscy oni mają do dyspozycji o wiele lepsze warunki niż stary Józef Schmidt, bo jest tartan, bo jest cała grupa świetnych coachów, a tymczasem no, starego Schmidta jednak przeskoczyć nie mogą. Ten złośliwy komentarz przeczytał Michał Jachimowski i natychmiast zatelefonował do redakcji bez żadnej obrazy, niemniej powiedział bardzo grzecznie: no panie redaktorze, nie jestem obrażony, ale pan podrażnił jednak moją sportową ambicję, wobec tego zapraszam. W dniu jutrzejszym specjalnie przyjeżdżam z Bydgoszczy do Warszawy i zgłosiłem się do konkursu juniorów na stadionie Skry i gwarantuję panu, że tam poprawię rekord Polski Józefa Schmidta. W pierwszej próbie już Michał skoczył 17.06, co sam osobiście zmierzyłem, nie wierząc własnym oczom, także więcej już nie potrzebował skakać. Był nieprawdopodobnie utalentowany. No był silny, każdy wie, że był, miał jakieś predyspozycje siłowe, nie wiem, jakieś legendy chodziły, że pije krew z czegoś, z byków od razu, tam jakoś kiedyś, nie wiem skąd to pochodziło, ale takie opowieści chodziły. Ja myślę, że gdyby on się przyłożył do treningów, to ta 18 metrów by pękła bariera, bo kiedyś pamiętam w przeglądzie sportowym był wywiad z Michałem. Artykuł nosił tytuł 3x6 Michała Jachimowskiego. To takie marzenia Michała były, że właśnie jest w stanie skoczyć te 18 metrów. I jestem pewien, żeby skoczył, tylko że jemu to wszystko za łatwo przychodziło, w związku z tym uznał, że nie musi trenować, bo i tak jest najlepszy. Bardzo się moja dusza cieszyła, kiedy już w karierze pozasportowej zrobił Michał świetną karierę zawodową i co mnie najbardziej może radowało, prezentował się jako jeden z tych twórców nowej Polski na miarę dzisiejszych czasów. Zacząłem się udzielać politycznie na przełomie właśnie lat 80. i 90., kiedy zachodziły te najistotniejsze przemiany, kiedy powstawały ugrupowania polityczne. To były pierwsze wolne wybory, najpierw częściowo wolne, potem pierwsze wolne już wybory do samorządów, no i potem już w zasadzie była ta pełna, można powiedzieć, demokracja, którą tworzyliśmy. Nowy wicewojewoda na razie nie wie jeszcze, czym będzie się zajmował. Jak powiedział, odpowiadałyby mu sprawy związane ze zdrowiem, oświatą i sportem. Michał Jachimowski jest prawnikiem. Od 3 lat pełni funkcję przewodniczącego regionu bydgoskiego Unii Wolności. Znaczy, to było jakieś tam kolejne doświadczenie życiowe, natomiast to był kontakt z osobami, które tak naprawdę decydowały o najważniejszych sprawach w kraju. A poza tym to była praca w administracji. Chyba dobrze się czuł w tej roli. Natomiast uważam, że zbyt głęboko czasami w nią wchodził. To znaczy, to służenie innym oznaczało, że przestawał być blisko nas, blisko rodziny. Nie miał po prostu czasu. Kiedyś opowiadałeś mi, że chciałeś zostać leśnikiem. No to były takie tam chłopięce marzenia, to ja różne miałem. Chciałem być wybitnym matematykiem też. Ale również chciałem być leśnikiem, ale nie wiem teraz, czy mi się podobał mundur leśnika, czy przebywanie właśnie wśród lasów, wśród przyrody. Pewnie jedno i drugie.
Jak myślisz, dlaczego ci polscy trójskoczkowie od tych 39 lat, mając do dyspozycji tyle nauk, nie mogą skoczyć 17 metrów? To trudno. Ja nie jestem znawcą sportu. Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć, czy nie ma pewnej mobilizacji. Zresztą to jest też kiedyś więcej młodzieży uprawiało sport. Po prostu mniejsze zainteresowanie jest sportem. Mniej osób uprawia wyczynowo sport. Dawno chyba już nie było jakiegoś porządnego trójskoczka u nas w kraju. Mam na myśli właśnie jakiegoś rekordzisty Polski albo medalisty dużej imprezy. I wydaje mi się, że ludzie zapomnieli już, jak ten trójskok wygląda.